Cześć, witajcie na kanale Rizer w pierwszym albo kolejnym odcinku gry Green Hell. Pierwszym dlatego, że ona ma premierę dzisiaj, a kolejnym dlatego, że już kiedyś ją nagrywałem, jak ona była w fazie beta, ponieważ dzisiaj Green Hell otrzymuje premierę. Jest to już oficjalna premiera, w której dodany jest nowy content i przede wszystkim fabuła, która jest już skończona. Nie wiem, czy na później są jeszcze planowane jakieś dodatki do gry, jak to tutaj wszystko wygląda. Warto zaznaczyć, że Green Hell to jest, uwaga, polska gra od studia Creepy Jar, więc jak najbardziej należy wspierać twórców. Jeżeli gierka będzie fajna, to będę zachęcał was też do zakupu, jeżeli lubicie survivale. Gra była dosyć ciekawa, to jest gra dosyć podobna do The Forest, jeżeli chodzi o mechanikę, schemat. Natomiast tutaj będzie mieli fajną kampanię, fajną fabułę, piękną Amazonię i bardzo trudną grę. Pamiętam, że jak grałem w nią chyba rok temu, właśnie podczas testów, to była piekielnie trudna. Zaczynamy. Dzień pierwszy. Nie wiem, czy tutaj będzie to samo, co kiedyś. Na samym początku, ale na pewno się będzie różnić się grafiką. Brakiem błędów, jakimś dopracowaniem. Is everything all right? Yeah. You can come up. You do know you have the walkie-talkie, right? A widzę, że jest tutaj troszkę poprawy. Czekajcie te i możesz. You can come up. Aha, dobra, wybór dialogu. Just go ahead. I need to find something in my backpack. Okej, okay, musimy znowu przytrzymać, pewnie chcesz pospać. What exactly? The gear should already be at the camp. You will know when the time comes. Patience. Very well. You can catch up, yes? The path leads through that canyon. Ale to takie niedopracowane, co? I know. No dobra. Musimy znaleźć nasz obóz. Postaram się jakoś tak szybko przejść tą... Ten początek gry, bo on w zasadzie jest dosyć podobny. Mam jakiś nowy dialog. Oh, have you tied down the bow? Si. Jake, Fajnie, że gra jest po polsku, ale dziwne, że dialogi nie są. Stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Chyba musimy za tą jaszczurką iść zobaczyć, jak prowadzi nas. I feel you. The place is beautiful. Ładna dżungla. Still, we can't forget what we came here for in the first place, I know. But as soon as we're settled in, I am off to the Jabberwocky village. Jeszcze musimy coś powiedzieć? And what if they will not speak to us? Dobra, jesteśmy w obozie. W tym obozie byliśmy też ostatnio, tylko że on trochę inaczej wyglądał. Na przykład ten nawet był otwarty. Pamiętam, że gra była piekielnie trudna. Zastanawiam się teraz, czy Green Hell jest trudniejszy, czy Ancestors Humankind Odyssey. Dobra, jeszcze mamy kolejny dialog. Tylko do zebrania są te różne rzeczy, takie patyki, jakieś liany do przerabiania. The camp looks impressive. They put up a tent for us. Looks like everything's ready. Soul Trail. Nawet chyba będziemy musieli sami rozstawić do końca. First glance, it looks like we have everything we might need. Perfecto. Dobra, dzień drugi. Well, that's everything. We're officially settled in. You know what that means, don't you? I remember the agreement, but maybe we should reconsider this. I'm not sure it's the best idea for you to visit them alone. Cariño, you know I have to do this. It's the only way to make them talk. Oh, don't worry. It'll be all right. Better pick up some wood. Let's have a romantic dinner. Romantic canned beans. Use your imagination. Czy co, to dobra gra na ten czas, który teraz mamy, czyli czas, kiedy płoną lasy amazońskie, żebyśmy zobaczyli, co tak naprawdę tracimy. Wybierz miejsce na małe ognisko. Przytrzymaj C, aby otworzyć koło wyboru. Wybierz notatnik. Aha, no to tak dosyć podobnie, co? Jak w... O, może tutaj.
dosyć podobnie jak w The Forest. I musimy, o, nawet mały kijek i tak dalej, zobaczcie, bardzo podobnie to wygląda. Powiem wam, że chodzenie jest takie, jakieś strasznie ciężko ten gość chodzi, ja teraz naciskam TW na maksa, on idzie tak strasznie ociężale, jakby biegnie też tak jakoś, nie wiem, mam takie wrażenie jakby ciężko, jak, nie wiem na czym to powiem. A, to jest mały patyk, to chyba coś innego jest. Znajdź narzędzie do ścinania drzew. Okej. Dobra, i co my mamy tu ścinać? Coś takiego? Honey, I can't seem to find a bag or two. Are you sure you brought everything? Okej, dobra, mamy mały kijek. Tu jest duży kijek. Kijek, patyki potrzebujemy. Ale te kijki chyba też, bo... Te małe to tylko podpałka pewnie jest. Tego już nie mogę. Jak zrzucić jest? Ku. Dobra. Pewnie go jeszcze można przeciąć, ale chcę szybko to ognicho zrobić. Więc dla fanów The Forest, ja niestety The Forest nie przeszedłem, ale myślę, że dla osób, które lubią The Forest, to w grze będzie łatwo się odnaleźć. Chyba trzy, nie? Tam będę potrzebował. Nie wiem, czy mogę ten kijek rozwalić na dwa? Czy się da w ogóle? Rozwiń. Wytwarzanie, przetwórz. Coś zrobił. Dobra, zrobił kiki. Looks like everything's ready. Mia, can you bring me a lighter? Remember when I mentioned we seemed to be lacking some equipment? Wiecie, myślę, że don't tell me. Jak my osoby, które lubią survivale, gdzieś utkniemy kiedyś, to sobie poradzimy. Not a single lighter, nor box of matches. We ordered both. Did you check everywhere? I did. You need to do it the old-fashioned way. No dobra, to well, powiedz mi, jak nie będę potrzebował patyki. Dobra, mamy świder do rozpalania, czyli musimy kliknąć, co tam było. Nie, czekaj, teraz C. Aha, notatnik bezpośrednio jest. Kij lub deska, mały kij potrzebny jest, tak? To chodzi o to? Tutaj coś mamy. Kij lub deska, mały kij. Skąd mam wziąć kij lub deska? Chyba, że... Aha, dobra, chyba już rozumiem. On sam to po prostu wytworzy w tym notatniku, tak jakby. Dobra, to my musimy to zrzucić, musimy to przetworzyć. Mamy teraz kij i zobaczmy C. Plecak. I rozwiń. Wytwarzanie. To tak nie działa? Czy jest mi potrzebna ta deska chyba? Chyba, że to tutaj będzie. Nie, czekaj, nie przeczytałem tego, co tam na dole było napisane, kurczę, i już mam problem duży. Kij lub deska. Mały kij. Kij, czyli co potrzebuje? Duży kij. Taki z tego drzewa chyba, tak? Ten, co przetworzyłem. No to zobaczmy. No, to jest długi kij. No to nie, a mały kij? Zobaczę, czy mogę mały kij przetworzyć. Gdzie jest ten kijek? Rozwiń. Przetwórz. Mały kij. Dobra, mamy to. Słuchajcie, nauczymy się robić to jak nicha, nie ma problemu. Dobra, i teraz musimy wziąć w plecak wejść chyba. I tutaj. Rozwiń. Przetwórz. Nie, źle zrobiłem. Wytwórz. Dobra, mamy to. Musimy teraz znaleźć jakąś, nie wiem, jakieś gniazdo. O, jest.
Okej. I nie wiem, jak teraz zrobić. Wyciśnij prawy przycisk myszy i wybierz użyj na narzędziu. Czyli idziemy w plecak i robimy tak. Użyj. Aby rozpocząć, przeciągnij włókno ptasie z gniazda. Okej. Aha, czyli te narzędzie nie jest jednorazowe. Okej, tylko gniazda trzeba będzie zbierać, żeby robić ogniska. Także spoko. Dobra, i teraz podpal. Mamy to. O, Mia! The fire is burning. Coming. Give me a minute. How do you do it? Hmm? What? You seem so calm. I am calm. I don't know how to explain it, but strangely, it feels safer here than there. Oh, I don't know. Jaguars, venomous spiders, and snakes. Let's not forget the scorpions. A mere ant's bite hurts like hell. I am well aware of that. But still, we have a chance to achieve something, make a difference. At home, all we could have done was be helpless and wait. I prefer the wilderness. I'll miss you. And I'll be worried. Nie będziemy się tutaj spoufalać. But I'll do some work in the meantime. When we meet, I should be able to catch a fish and start a fire with a single spear strike. You say you'll be afraid, and yet you are in high spirits. That's what I like about you. Nonetheless, I'm a bit worried about you meeting the Yabawaka. Yabawaka, tak się nazywają. Fine. I need to go alone. We already agreed that's the only way. Besides, they don't seem to like you. No, bo nie jestem kobietą. They don't seem to like outsiders. They shot arrows at a military chopper. Hard to blame them. Since you published your book, they've been under siege by the media, scientists, doctors. The World Health Alliance established a medical camp and probably performed research, violating the tribe's taboos. But I will convince them. I have to. Trochę dziwnie ten dym działa, zobaczcie, ona jest jak demon jakiś. Dobra, mamy dzień trzeci. Już chyba bez niej, tak? Tak. Ona poszła tam sama. Nie wiem, dla mnie to jest strasznie dziwne. Ale okej, przeszukaj namiot. Pewnie musimy jakiś list znaleźć. Jest tutaj coś. Jestem w wiosce. Zadzwoń przez radio. Okej. A dla ciebie prezent. Cool, wyjdź. Hello, Mia? Hey, sleepyhead. Finally up? Jakieś notatki tutaj mamy. You left already? Why didn't you wake me up? You know I hate farewells. Well, I was hoping we'd have breakfast together. You surprised me, that's all. Admit it. You thought I forgot your birthday, didn't you? Tu jest zegarek. Ten zegarek to chyba będzie nam pomagał w tej dżungli przetrwać. Pokazuje nam, jak jesteśmy najedzeni i tak dalej. Ktoś miał ogoloną rękę. Exactly what I wanted. It even has solar batteries. And a macro element scanner. Check yourself to see if you're not missing any. No, to będzie dla nas ważne. Późniejszych rozgrywkach. Tell me about it. Przytrzymaj E. No i dobra. Mamy to sprawdzone. Trzeba będzie zapamiętać F. Przeszukaj namiot. Batony, a puszki. Puszki rozumiem nie są pożywne, tylko batony. No dobra, no to cukrzyca gwarantowana. Ktoś pojechał do dżungli jeść batonę. Szukaj namiot, czegoś jeszcze muszę, coś jeszcze muszę znaleźć pożywnego. Bo wszystko tutaj stąd podniosłem. Jeszcze ewentualnie mamy jakieś notatki. Yabawaka. Yabawaka. Zobaczcie, żaba do wytwarzania strzałek trujących. O, jacyś polujący.
Szabono, czyli nie wiem, jakiś rodzaj wioski. Tapir do polowania, armadillo to pancernik, kapibara to taki wielki szczur. Co jeszcze? Kiedyś, słuchajcie, czytałem książki Cejrowskiego. Książki są bardzo fajne. Człowiek jest beznadziejny, ale książki bardzo fajne kiedyś pisał. No i dobra, no co tu możemy znaleźć? Ptaki, jakieś rośliny, no i drapieżniki, i jakieś owady, robale i tak dalej. Przeszukaj namiot. Dobra, namiot przeszukany, więc co mam dalej zrobić? Tu jeszcze coś mamy. Wine of the Soul. Czyli to się chyba nazywa chica po polsku. Oni mają taki swój napój alkoholowy w Amazonii, który jest, to jest obrzydliwe, bo się wytwarza za pomocą śliny go. Baby żują, nie pamiętam już co, ale chyba bataty, wypluwają to z powrotem. Później to wszyscy chleją, taki obrządek jest. No dobra, nic tu więcej już nie ma. Nie mam też dialogu. A, chyba chodzi o to, żebym ja zeżarł ten baton, wiecie. Więc sobie go zjedzmy. Dobra, i mamy nowy dialog. Well rested and well fed. Okej, okay, baton, świetne śniadanie, naprawdę idealne. And keep it that way. We need that brain of yours working at peak performance. I'll try to take good care of it. Have you found them yet? See. And as expected, they don't want to talk. W momencie, kiedy zjadł batona, ona już przeszła gdzieś do wioski i się z nimi zdążyła przywitać. You need to convince them that you're one of them. Mm-hmm. Agreed. That seems to be the right course of action. I will sleep on the edge of the village and only eat what I can find. Dobrze. Dużo trochę tych dialogów, takich, że nic się w trakcie nie dzieje, to jest denerwujące. Just be careful, please. I will. But if I am to live like them, we can't be talking so often. You're right. They're suspicious of technology. If anything goes wrong, I'll leave the village and get you on the radio. Otherwise, you can assume everything is just fine and there is no need to worry. All right. Let's focus on the goal. I'll be focusing on indexing new plant species. I think I saw a few new specimens around here. Okej, okay, czyli sprawdź tablicę korkową, no to już sprawdziłem, ale chyba mi tego nie zaliczy. Tego nie lubię właśnie w niektórych grach. Tobacco plant leaves. Idź na północ i znajdź tytan. Gdzie jest północ? Użyj kółka myszy, aby zmienić funkcję zegarka. Okej, okay, dobra. I znajdź tytoń. Tobacco. Czy to nie jest to? Nie, to nie jest to. Nie wiem, jak mam znaleźć. Coś pamiętam, że się tutaj wspinałem. I tu chyba będzie coś się wydarzy. Zgadza się. Fuck me. Kurde, ty pojechał mężczyzna z kobietą do dżungli. I knew I was supposed to not call, but a line snapped and I fell down a good 30 feet. Just me, are you okay? I'm not sure. Jest bez niego. Hold on. I'll walk away a bit. Let me know once you have checked yourself. Ty, ale biegnie dalej, nie? Przytrzymaj się, a następnie wybierz inspekcję ciała. Okej, okay, dobra, teraz tutaj. That's definitely not good. A, już pamiętam, no z tą inspekcją nawet ciekawy mechanizm zrobili. Tylko że dużo czasu on zajmuje. It's all right. Nothing's broken. Just scratches and bruises. Nothing to worry about. In the jungle every scratch can be dangerous. You need to patch everything up. Do you remember how to do it? I can't say that I remember. Look
from Molineria. It has long leaves without any markings. Żółte and kwiatki. It is surrounded by yellow flowers. Okay, I'll go look for it. You should have it in your notepad. Call me when you've treated your wound. Dobra, to jest chyba to. Roger that. Over and out. Nie mogę tego podnieść. Znajdź roślinną nazwę i stwórz z niej liść. W notatniku znajdziesz roślinę, możesz sprawdzić, jak to działa. Dobra. Liść Molinerii. Okej, okay, super, dzięki. Tutaj nie ma tego. Ale to chyba nie jest to, skoro. Chyba, że maczetu mam to jakoś ściąć. Jest napisane zbierz jej liście, czyli to nie jest to. Tam są jakieś trujące żaby. Dobra, jednak trzeba było ściąć, więc co? Bierzemy plecak, bierzemy tutaj, bierzemy gdzie te roślinki są tutaj. Wytwarzanie i chyba tyle. Pewnie będzie więcej zastosowań takich liści i co teraz? Ja mam zrobić? Albo użyć otwórz inspekcji, a potem wybierz plecak. I przyciemni na slot rany. Kurczę, ile tutaj rzeczy jest. Inspekcja. Musimy obrócić rękę. Musimy wejść w plecak. Nie, nie, nie. Jeszcze raz inspekcja. Cyk. A potem wybierz plecak i przyciągnij na odpowiednie pole. Jak mam wybrać? Schowaj zbroję. Co to jest, gościu? Ja nie mam zbroi. Jak miał? A, tutaj widzicie. Cyk. Sporo roboty będzie w tej GC. Takie te mechanizmy są nieciekawe. Here I am, all wrapped up nicely. Does it hurt? Not much. Good. Hopefully it will heal fast. So, how are you doing? I'll be initiated in a few days. I am optimistic. I expect to be treated as one of their own after that, and I should be able to ask some questions then. Some elders are opposed to this, though. Luckily, Chief Kuini is on my side. Why are they opposed? I think they were divided even before I joined them. The Chief wanted to approach the World Health Alliance peacefully, but a few of the elders insisted on fighting. Now, the Jabahuaca basically have two factions. Sounds dangerous, Mia. Be careful. I'm not in any danger. Told you, I'm optimistic. Dobra, i mamy dzień 32. Jake, please come in. Jake, nieciekawą wiadomość dla nas. I need you here. Jake, please. Please answer me. Mia? What happened? Mia. Speak to me. No i słuchajcie, i dopiero teraz tak naprawdę zacznie się gra. Trochę ten wstęp słabo jest zrobiony jak dla mnie, bo to powinny być cutscenki, to powinno być krótsze, a nie trwać te 20 minut. Natomiast w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko, a w następnym już po prostu zaczynamy grę. Postaramy się odkryć, gdzie jest Mia, co jej się stało, odkryć tą wioskę Jabahuaca i tak dalej. I wydaje mi się, że to ta dalsza część gry może być dużo ciekawsza. Dzisiaj to wszystko, dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, nowe osoby zachęcam do zasubskrybowania kanału, bo będzie seria z tej gry. Zapraszam też osoby chętne na Ancestors Humankind Odyssey, bo gra jest również ciekawa, dużo tam jeszcze można zrobić. Dzięki i do zobaczenia, cześć!